czas najwyższy, można chyba powiedzieć już dwa słowa, bo tutaj właśnie sekcja kartograficzno-krajoznawcza zrobiła właśnie rozpoznanie, bo tutaj była sprawa sporna, czy jedziemy koło fiordu, czy koło jeziora. I wyjrzy, że koło fiordu, przynajmniej tak twierdzi żona, ale ja wiary nie dam. Nie, no dam. Chyba na tą samą mapę będziemy patrzeć. No to dojechali. Tak sprawa wygląda. Tu są. I co, którą trasę? To którą trasę by tu zrobić? Zielona jest. No ja bym chyba reflektował tą. Tu. Tutaj szczytem wyjść na tego Brufiela. Tutaj sobie pyknąć, zleźć do tych jaskiń. Wyleźć do góry i wrócić tędy. Całą taką rundę zrobić dookoła, bez tutaj tego, nie? Tutaj w sumie już niedaleko, to będzie można, to jest plaża chyba? Jakaś i tutaj też zejść kawałek. No to dzień dobry, dojechali. Kamera na patyku jest, więc już jesteśmy pełnoprawną delegacją z kraju kwitnącej wiśni. Jak kamera jest na patyku, to już jesteśmy naprawdę jak japońska delegacja. Tato, pokaż te krowy. Tata pokazuje nas. Dom zły. Czemu zły? Bo prosiaczek tam jeszcze jest. Ty, ale tu ktoś chyba mieszka. No mieszka tu ktoś. No, to nieźle. Nie. No tak, przecież tam z tyłu. No, jakieś tam zabawki normalnie, wszystko. Ładny krowy. Tu jeszcze owca, no po prostu. Baranek Szon. Szon. A jest Szon. Jest Szon? No jest Szon. Gdzie jest Szon? No ten. A po ile? Baranek Szon. Nie, to tu mieszka. A nie, to tu mieszka. Koronawirusowy tiltak. Na szlaku. Żeby zapobiegać zarażeniom, trzymać odległość. No. I no. Czerwonym szlakiem. Party. W tamtą stronę gdzieś trzeba będzie teoretycznie się wracać. To lejdziemy. Zegarek zameldował pierwszy kilometr. I nadal rozgrzewka. No raczej tutaj. Tak, bo tam jest niebieski, a tu czerwony, a my czerwony mieliśmy. No, ładnie. Idzie, zgraja. I co? Zmiana planów nastąpiła, bo część szlaków wyłączona, część szlaków wyłączona z użytku tamtym, na który żeśmy się przymierzali na dzień dobry. Ale to nic. W sumie po prostu będzie kawałeczek dalej, ale nie będzie za to tak ostro pod górę. No, fajnie. Kurczę, ale tam w górkach nie byłem, ale nogi mnie jeszcze trochę boleją po tym braniu wykładzin. Ale w ogóle ciekawe miejsce. Ale mieszkać bym tu nie chciał. Wygląda całkiem spoko, ale wiocha, katastrofa. Tutaj głaz gabarytów poważnych. Taki las z kolei poważny. No, brzoza jak ten chwast rośnie. Nawet co by tu innego miało rosnąć? Jak tutaj skała. A jak się w ogóle zastanawiam, czy to nie są już jakieś przejawy choroby psychicznej, że ja tutaj gadam prawie, że sam do siebie. No, a
tu jakby się taki kamyczek tulnął. Widziałaś, mamcia? Tam. No. No. To by było. To jakby ten z sieraka spadł, to mogliby sobie tutaj tym uzupełnić. A to prędzej prekestulen odpadnie jak sierak. O, a tutaj już, tutaj jak na prekestulen na szlaku. Takie skały. Za chwilę osiągniemy jakiś punkt ważny. To patrzą tam na tą mapę, co focili. Aha, jest pod tym. Odlan. My nie idziemy na odlan, to jest jakiś punkt widokowy. To ewentualnie wracając będziemy mogli. Bo trzeba to odlan i wracać. Aha. No to nie, no to sobie przejdziemy w takim razie tu. Tam, nie? Nie na odlan. A gdzie jest na odlan? Tam jest na odlan, a my tam. Aha, dobra, no to my tam. W tą stronę. Tak. Ostrzeżenie! Nie karmić trola! To z tym nie karmić trola to w internecie. Tam często wrzucam. Jest taki obrazek, mem. Nie karm trola, nie odpowiadaj na ten wątek. Poczekaj aż spadnie na sam dół lub zostanie zbanowany. Tak właśnie. Negocje internetowe. O! Ha, idziemy na selfiaka! Zawsze sobie później mogę selfiaka zrobić z tego, ze stopklatki. I tam jest na dole plaża. O! Ładne miejsce. Bardzo ładnie. No my co, my tam. No jakby było mokro, to tutaj by było chyba mało bohatersko. Nie idźcie w trzy osoby między jedną a drugą podporą na pewno. No, ewidentnie. Czoło nabrało już wilgoci pewnej. Idziemy. 40 minutek dopiero. Na wspinaczkę. Tereny. Przednie. Co chwilę, moment, będziemy na górze. Hej! A zbliżając się do szczytu, żeby nie było, to trzeba pohejcić trochę. Bo lipa tu z tymi szlakami jest. Ja kurczę chwaliłem zawsze, bo tam gdzie łaziłem to były szlaki oznaczone koncertowo. Łącznie z tym, że tam gdzieś były wymalowane farbą taką odblaskową raczej, bo to fluorescencyjne nie było, ale odblaskowe na pewno było. No to jak kurczę w nocy musiałem przeprowadzić ewakuację w trybie pilnym z powodu ataku owadów. To jak przyświeciłem sobie latarką, to normalnie 4 znaki przód było widać, a to w sumie nie było takie ciemno, straszne, bo to był jakiś taki czerwcowy okres, więc dzień długi. No ale tutaj to się nie popisali, naprawdę. Hańba! Takie tutaj deseczki i krateczka, żeby tutaj nie ugrząznąć w bagnie. Łódeczka! Siedzę sobie! Płynę se w łódeczce! Płynę se w łódeczce! Tak, tak właśnie. No ale... Fajnie jest w łódeczce! Fajnie jest! Tak płynę se! Ale wychowawcze są sukcesy i porażki. A tam kepsy świeżutkie. Kebaby! Kebaby! Dwa świeżutkie! Jeszcze chodzące. Jadła, pięć. Tak? A to jadła widziałem. Wesoło, no.
ibu. Myślałem, że do książki wypraw leci naklejka tropem wilka. Idziemy dalej patrzeć. Trzeba obsikać. Obznaczyć. Kierunek skrzynka. Jest? Burdał. Ale jest. Jak zalało. Styczeń 2020. 25 maja. A my jesteśmy 30. 30. 30 maj. Trafam wilka. Tak jest. Tropem wilka. Szli. Wilce. Marcin. Jus. A negusy, co nie wyszły, to nie. Mama. Oszustwo. Oszustwo. Ela i pylnik. Jest za późno. Trudno. Z tego. Żona będzie czynić tutaj zaraz honory za mnie, bo ja tu operuję. Nikim to samo jest. Operuję! Operacja trwa i zakleimy tych, co nie weszli. Właśnie cię zakleiliśmy! No i git. Idziemy jeszcze wyżej, zobaczcie, zobaczcie. Na makapakę, bo tutaj jest ten makapaka główna. Główna. To jest ten admin makapaka. A my później tam gdzieś na dół mamy grałować. Ale nie tędy, tylko tam się musimy wrócić. Ale to idziemy na sam szczyt. Tak, że się już wyżej nie da. Jest! I mamy makapakę. Jezioro. Jezioro. Hejo. Wcale nie płakałam wczoraj, że mnie boli biodro. Rodzin się tam robi, a ale, w tym małym kryzysie. Ale na takich, w takich okolicznościach przyrody to jest samo lekarstwo. Natura. Mogłam się przygotować wcześniej, przemyśleć sprawę. Niedotlenienie wychodzi. Albo będzie trzeba robić... Będzie cięcie. Będzie trzeba robić dubla.